Cześć moi drodzy, tutaj się kończą mistrzostwa, a ja jeszcze stwierdziłem, że nie mam kompletnego wcale albumu z naklejkami. Ja wam go za jakiś czas zaprezentuję. Przeszukiwałem swoje zbiory, natknąłem się na kilka saszetek, dokładnie jest chyba 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6. 8 saszetek, no i otworzymy sobie je, ponieważ tą standardową mam otwartą, tej jeszcze nie, więc zrobimy sobie unboxing stickersów z Brazil. I tak jak mówię, no ja jeszcze nie mam kompletnej, będę chciał zebrać, więc prawdopodobnie będę jeszcze naklejki znacznie częściej pokazywał na kanale niż karty z World Cupa, z tego względu, że no World Cup w karciany już mamy zakończony. Eddie John, Johnson, Lens, Nekunam i Mascherano. Niestety w tych naklejkach strasznie mało jest kart specjalnych, bo właściwie kartami specjalnymi to są jedynie te części stadionów i herby oraz drużyny. Świeciaki to właściwie, świeciak to jest tylko herb plus jakieś tam kilka naklejek tych podstawowych o Brazylia. Jeżeli chodzi o jakieś logo mistrzostw i takie tam, tak jak tutaj na przykład macie dolną część logo, którą już niestety, ale ja posiadam, ale saszetka całkiem fajna. Tu mamy Medela, mamy Korlupkę i mamy Perisicza, kolejne bazóweczki. Także ten, dzisiaj jeszcze wieczorem prawdopodobnie przed meczem albo po meczu nagram taki vlog informacyjny, jak to będzie wyglądało tutaj po mistrzostwach na moim kanale. Proszę, mamy Wybrzeże Kości Słoniowej. Jak będzie wyglądała przyszłość mojego kanału do czasu pojawienia się Champions League 2014-2015, bo tak jak mówiłem, na tym teraz będę się głównie skupiał, ale też na innych edycjach właśnie jako uzupełnienie, ale to wszystko wam poinformuję na spokojnie w filmie. O, proszę, mamy Chorwację, której nie miałem, także to mnie cieszy. Ogólnie brakuje mi jeszcze chyba niecałe 150 naklejek, także jest jeszcze co zbierać. Postaram się też, jak mi się skończą, bo to już właściwie mam chyba, że jeszcze gdzieś jest jakiś blister, ale nie kojarzę, żebym jeszcze coś miał. Jak się nic nie zbierze, no to zaczniemy się, powymieniamy się tymi naklejkami. Mam sporo powtórek, na tą chwilę wam pokażę, jak sobie zacząłem wklejać, to jeszcze nie są wszystkie moje wklejone, ale na razie mi się uzbierało tyle powtórek, także no będziemy sobie tutaj na pewno jakieś wymiany, jeżeli ktoś już jest zainteresowany i ma sporą część naklejek do wymiany, bo nie chciał mi się wymieniać jedną, dwoma naklejkami, bo to się nie kalkuluje przy wysyłkach. Proszę, mamy Wybrzeże Kości Słoniowej, super. Jeżeli ktoś ma sporo naklejek, to niech się zgłosi, na pewno dojdziemy do porozumienia i zakończymy tą edycję także. Chciałbym to już mieć też za sobą, trochę za te naklejki niestety zaniedbałem. No ale co, no nie można się wszystkim naraz interesować, bo człowiek by musiał nic, tylko siedzieć i otwierać te boosterki. Mertens, John Obi, Kaut, swoją drogą fajny mecz, dobry zawodnik, mistrzostw, bardzo dobry. Cuadrado, także dobre mistrzostwa. Aju, no, szkoda Aju trochę, a Cigany ogólnie rzecz biorąc. Bardzo fajnie grali. Co możemy powiedzieć o Japonii? No słabizna. Słabizna. Jutro sobie myślę otworzymy jakiś blisterek. Może coś w samochodzie nagram też tak ostatnio. Myślę, o widzicie, tu macie część. Może nagram jakąś saszetkę właśnie w samochodzie, bo będę w trasie. No zobaczymy, jak to będzie. Może coś w plenerze, bo już te tutaj te domowe, te to mnie to trochę już Nederland. Nieźle. Sissoko, Martinez, Karagounis i Bernard. Także no to by było tyle. No tak jak mówię, wymiany. Myślę, że powoli możemy zaczynać wymiany. Tyle mam naklejek na wymianę, więc myślę, że kogoś na pewno to zadowoli. Pewnie jeszcze coś z tego także wpadnie, a jeszcze mam około 100 naklejek do, więcej nawet, więcej niż 100 naklejek do, plus te tutaj, no to na pewno będzie z 200,
naklejek do wklejenia i do sprawdzenia, czy nie ma powtórek. Także zaczynamy zabawę z World Cupem, dokończymy właściwie, doklejamy końcówkę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, cześć.